Witam Was w kolejnym filmie z serii Jak ta postać działa. Tutaj jak widzicie zajmiemy się Darth Revanem i można powiedzieć domkniemy Sin Empire, bo już wcześniej był film o Darth Malaku. Chociaż może kiedyś o Malgusie też będzie warto zrobić, ale on jest na tyle mocny, że nie trzeba nikogo przekonywać do tego, żeby postać tę w ogóle robić i że mocna jest i warto ją zrobić. Zanim przejdziemy dalej do samego Darth Revana, to tylko jak na sam początek to co zwykle przypomnę, że w przyszłości mogą być jakieś aktualizacje zmieniające samego Darth Revana, czy w ogóle coś w teamie Sin Empire, więc to informacje, które są tutaj mogą być w przyszłości nieaktualne. Oczywiście mogą też się zdarzać jakieś błędy, chociaż staram się, żeby takowych nie było. Jak będą jakieś zdecydowanie duże, no to w przyszłości zrobię nowy po prostu film. No i o czym tu będziemy mówić, jeżeli chodzi o tym jegomościu? Powiemy sobie o umiejętnościach, jakie ma Darth Revan, o Darth Malaku, o Darth Malgusie, jakie mody dać jemu oraz Malakowi, jaki dać relik, w jakim teamie z nim grać, co on pokonuje i co go pokonuje. Zacznijmy od umiejętności i tutaj mamy pierwszy jego basic i przejdę od razu jak zwykle do tłumaczenia. Zadaj specjalne obrażenia wybranemu wrogowi, narzuć buff immunity wrogowi i wrogiemu liderowi na 2 tury. Jeśli celem jest lider, zmniejsz cooldowny Darth Revana o 1, więc już sam ten basic wydaje się dość mocny, co tu dużo powiedzieć. Jak wychodził sam Darth Revan, to warto wspomnieć, że zdecydowanie, może nie zdecydowanie, ale był jednym z najmocniejszych postaci w grze, a jak wyszedł Darth Malak, no to Team Sin Empire był chyba około roku nawet na skład arenie grany jako główny team. Później mamy Force Storm, czyli jego pierwszy special i tłumaczenie. Zadaj specjalne obrażenia wszystkim wrogom i narzuć szok na nich na 2 tury. Wszyscy sojusznicy Sin Empire zyskują 5 ładunków Ferocity na 2 tury. Tego ataku nie da się uniknąć. I co daje to Ferocity, które sobie nakładamy sami, można by powiedzieć. Ferocity minus 15 defense i tenacity na ładunek. Plus 8% do offense i potencji na ładunek nie można skopiować. Czyli można powiedzieć, jesteśmy coraz słabsi, ale za to mamy coraz więcej do powiedzenia w ataku. Czyli tracimy defense i tenacity, ale zyskujemy offense i potencji. Więc taki ciekawy miks, który w sumie poza chyba tym teamem Sin Empire tak za bardzo nie ma w grze, chociaż teraz tak można powiedzieć na szybko sobie nie przypominam, ale bardzo fajna mechanika tego Ferocity. Potem mamy Insanity i tutaj mamy tak, zadaj specjalne obrażenia wybranemu wrogowi i narzuć Fear jemu i wrogiemu liderowi na 1 turę. Jeśli celem jest lider lub jeśli lider zostanie pokonany, narzuć Fear wszystkim wrogom na 1 turę. Tego Fear nie można skopiować, zdispelować ani zrezystować, a tego ataku nie można uniknąć. I co robi ten Fear? Przegapiasz następną turę, nie możesz używać umiejętności i nie możesz unikać ataków. Zwiększa cooldowny o 1, a Fear wygasa po otrzymaniu obrażeń. No i więc to jest całkiem ciekawy debuff. Jeden z mocniejszych, jeden z najmocniejszych w grze. Myślę, że po Fracture Fear jest zdecydowanie najmocniejszym debuffem w ogóle w grze. Czyli pomijasz swoją turę, nie możesz używać umiejętności, nie możesz unikać ataków. Cooldowny zwiększono 1, naprawdę bardzo mocny debuff. Potem mamy jego Leader Ability tutaj w języku angielskim, a ja teraz przejdę do tłumaczenia. Sojusznicy z Sin Empire są odporni na redukcję Termitero, gdy mają jakiś debuff i zyskują 10% Critical Chance i 15% Speed za każdy ze swoich własnych debuffów. Czyli przypominam o tym Ferocity. Im więcej mają Ferocity, tym mają więcej Critical Chance i więcej Speed. Czyli pomnożmy sobie 5 Ferocity razy 15. Ile Speed się nagle robi na naszych super Sin Empire. Na początku tury każdego sojusznika Sin Empire zyskują 5 ładunków Ferocity na 2 tury. 5 ładunków Ferocity na początek tury. A jeszcze było wcześniej, że jeszcze zyskują to Ferocity, więc no ten team
fajnie się napędza. Jeśli na początku bitwy wszyscy sojusznicy są postaciami Seed Empire z wyjątkiem przywołanych sojuszników, sojusznicy Seed Empire mają plus 50% critical damage. Na koniec każdej tury, jeśli w tej turze poziom health wroga spadnie poniżej 50%, narzuć deathmark wrogiemu liderowi na jedną turę. Jeśli Darth Revan znajduje się na slocie lidera, a nie na slocie sojusznika. Tego deathmarku nie można skopiować, zdispelować, uniknąć ani zrezistować. Conqueror mamy jego unique. Darth Revan ma plus 100% defense penetration. Na początku tury każdego sojusznika Seed Empire zdispeluj foresight na wszystkich wrogach, czego nie można uniknąć, czyli można powiedzieć spokojny kontra przeciwko Jedi. Kiedy sojusznik Seed Empire otrzyma ability block lub stun, usuwa ten debuff i zyskuje ferocity na dwie tury. Wrogowie nie mogą ponownie asystować ani atakować, jeśli ich atak jest wymierzony w Darth Revana. To jest mocne, prawda? Nie można na niego asystować. Więc czy ponownie atakować? Mocne to jest naprawdę, bo Revan dzięki temu bardzo długo przeżywa bitwę. A potem mamy villain. Kiedy Darth Revan podczas swojej tury korzysta ze zdolności, a wybrany cel ma na sobie Deathmark Fear lub Corrupted Battle Meditation, Darth Revan natychmiast używa Lacerate Basica swojego, czyli powiedzmy atakuje na kogoś swoim trzecim skillem, to jak ma na przykład przeciwnik Fear, no to od razu jeszcze atakuje też i Basiciem, więc mocne obrażenia wtedy idą. Oczywiście nie działa to na Darth Revana, bo to jest jako, można powiedzieć, asysta czy dodatkowy atak. Kiedy Fear wygaśnie na wrogu, dispeluje on także wszystkie buffy na sobie. Kiedy health Darth Revana spadnie poniżej 50%, zostaje ono wyrównane z poziomem health innego sojusznika, który ma najwięcej health. No i tutaj takim komentarzem do tego, także w połączeniu z ostatnim zdaniem, że jak spadnie poniżej 50% health, to zrówna swój poziom health plus to, że nie można asystować na Darth Revana, nie warto go atakować od początku, warto go atakować jako ostatniego lub przedostatniego, jak w teamie jest Darth Malak. Corrupted Battle Meditation może narzucić Bastila Shan Fallen, bo tutaj o tym Corrupted Battle Meditation było. I lecimy dalej, o Darth Malaku. Trudno jest rozmawiać o Darth Revanie bez Darth Malaka. Po tym jak go zrobisz, najlepiej, aby wcześniej jeszcze zrobić Jedi Knight Revana, to warto w następnej kolejności zabrać się za odblokowanie Darth Malaka. Jego event jest trudny, także polecam sporo cierpliwości. Na moim kanale jest film, jak go odblokować. Na temat Malaka jest już też osobny film z serii Jak ta postać działa, także polecam go zobaczyć. Darth Malgus jest naturalnym rozwojem, jak w przyszłości odblokujesz... Naturalnym rozwojem jest, jak w przyszłości odblokujesz Darth Malgusa. Ten jest z eventu Proving Grounds. W czasie, w którym tworzę ten film, może kiedyś jeszcze gdzieś dodadzą, który jest raz w miesiącu, zaraz po zakończeniu Conquestu. Zbieramy w nim 20 shardów. Malgus mocno pomaga drużynie Seed Empire i kiedyś go trzeba zebrać. Darth Malgus jest najlepszym liderem Seed Empire. No i żeby w ogóle brać udział w tym evencie Proving Grounds, który trwa 24 godziny, jak dobrze pamiętam, trzeba mieć minimum 4 miliony Galactic Power. Bez tego nie można w ogóle tam nic zrobić. Darth Revan i jego mody. Po pierwsze i najważniejsze, chcemy, aby miał jak najwięcej speed. Reszta jest drugorzędna. Ja mam, jak widać, sporo health, ale mody z Primary Offense są dla niego dobre, gdyż zadaje spore obrażenie. Jednak jak napisałem wyżej, najważniejszy jest speed. No i oprócz offense, trójkąt critical damage też może być. Ja tu mam trochę health po prostu, żeby miał większą przeżywalność. Jak widzicie, ma aż 100 tysięcy ponad elf, więc całkiem sporo. Później Darth Malak i on potrzebuje jak najwięcej protection. Około 190 tysięcy jest takim złotym środkiem. Do tego dobrze, aby miał trochę critical chance, by narzucał Fear na przeciwników. Więcej o nim mówiłem w osobnym filmie. No a po prawej widzicie, jakie mam mody. Głównie skupiony jestem na protection.
Jaki dać relik? Cały zespół powinien dostać minimum poziom 5, Darth Malak 7. Później będziesz ulepszać wyżej pod kapitał Lewiatan. Opisany poziom to taki złoty środek między tym, ile będą w stanie przeżyć oraz zadawać obrażenia. W jakim teamie z nim grać? I tutaj widzicie w 3v3 w sumie jest tylko jeden team. Niektórzy próbują eksperymentować, ale bez Darth Malaka no ten team jest dość słaby. 3v3 w obronie w każdym razie, w ataku trochę też. Natomiast 5v5 to jak widzicie Bastila, Malak, Marauder, Seed Empire, Trooper albo zamiast Seed Empire Troopera Darth Talon też jest niezła. Co on pokonuje? Wiele zależy od datakronów, jednak można napisać, że większość średnich drużyn, przykładowo Finn, 50RT, Qui-Gon Jinn, Dark Trooper Moff Gideon, General Grievous, Admiral Trench, Shakti's Bad Batch, Inkwizycje bez Third Sister, Mon Mothma, Admiral Radus, Bad Batch, Siri Jande, no ją tak trochę podkreśliłem, bo to jest w sumie jeden z mocniejszych teamów, jaki są w stanie pokonać Seed Empire bez Malgusa. Są w stanie pokonać ją też. Darth Treje, Tusken, Aiden Versio, różne drużyny Bounty Hunters. Co go pokonuje? I zaczynając od 3v3, przede wszystkim ten team z Jedi Knight Luke'iem, Hermitem i Jedi Knight Kalen Kestisem. No bez Jedi Knight Kala Kestisa raczej ciężko, nawet bardzo ciężko bym powiedział, więc no ten Jedi Knight Cal Kestis jest no ważną rzeczą, aby kiedyś zrobić. Tutaj widzicie też z Windu zamiast Hermitem jak najbardziej też się da. Sporo osób próbuje Imperial Troopers, tak jak tutaj widzicie, a chociaż można zapytać, dlaczego dałem ten team, skoro ma tylko 58% na wygranie, dlatego że tak mały jest, ponieważ są datakrony. Bez datakronów to temu teamowi Virsa znacznie lepiej idzie na Darth Revana, dlatego też tutaj to zamieszczę. 5v5, no to dobrze znany generał Skywalker, ma dużo, dużo naprawdę do powiedzenia przeciwko Revanowi. Imperial Troopers, no i tutaj znowu to samo powtórzę co wcześniej, czyli jeżeli nie ma datakronów, no to Imperial Troopers znacznie lepiej sobie radzą przeciwko Darth Revanowi. Jednak muszą mieć bardzo dużo speed i dobrze, aby piec zaczął przed Revanem, a ciężko czasami się jest to w stanie zrobić. Oczywiście trzecia siostra, no Grand Inquisitor już gorzej, trzeba to przyznać, no trzecia siostra to bez problemów. No i znowu kolejny team Imperial Troopers i ten bym chyba nawet polecał bardziej niż ten. Ten team jest mocny, chociaż wiem, że sporo osób będzie chciało troszkę inny team zrobić ze względu na Aiden Versio, czy ten jeden, czy ten drugi. Ale no dość mocny team musi być przeciwko Revanowi, nie można oszczędzać Imperial Troopers przeciwko niemu, bo to jest jednak mocny team. No i oczywiście Darth Bane, ale Darth Bane na późno się dość odblokowuje. I kontynuując, co jeszcze go pokonuje? Oczywiście Bo-Katan Mandalore, bez żadnych problemów. Starkiller, jak widać, z problemami, nie jest zawsze w stanie pokonać, ale ja myślę, że jak ktoś dobrze zagra, to raczej pokona. A jak przeciwnik nie ma datakronu, nasz Starkiller też nie, to myślę, że też szanse zdecydowanie rosną na to, żeby pokonać Darth Revana. No i znowu Jedi Knight Luke Skywalker, ale musi być w tym teamie Jedi Knight Cal Kestis. No bez Jedi Knight Cal Kestisa Luke no nie będzie, trzeba to powiedzieć, w stanie pokonać Darth Revana, albo będzie bardzo mała szansa na zwycięstwo. Więc jak widzicie, nie jest tych teamów jakoś szczególnie dużo, które pokonują Darth Revana, a sporo z nich ma duże problemy. Więc czy warto robić Darth Revana? No oczywiście, ale w odpowiedniej kolejności. No i też to, że Malak ma dość trudny event, no i trzeba doposażyć mocno Old Republic i Seed Empire, żeby w ogóle zrobić tego Malaka. No i samego Malaka, no jak wspominałem, trzeba nasz na relikt 7, ale można powiedzieć, że się zwraca, bo team jest naprawdę mocny. No i cóż, spróbujmy coś rozegrać tym teamem i widzicie, biorę ten akurat z Seed Empire Trooperem. No i co, Bastila Shan, Marauder, Seed Empire Trooper, Malak, no i oczywiście Revan jako lider. Tylko niestety akurat taki słaby Galactic Challenge jest, który nie bardzo może zbyt wiele pokazać, ponieważ gramy przeciwko Jabbie. No i tutaj akurat jest tak dziwnie, że nie ma lidera, więc moje ataki będą słabe, bo
Normalnie jakbym użył trzeciego skilla, to bym narzucił Fear, ale jak widzicie, Fear tutaj nigdzie nie wchodzi z tego trzeciego skillu, ale oczywiście jak będą w nas atakować mojego Malaka, no to Fearem dostaną. No i spróbujmy coś tu zrobić. Jak widzicie, prawie wszyscy mają szok, łącznie z Jabą. No i teraz fajnie, fajny jest ten skill, że jak ten drugi skill Bastilli Shan, że jak ktoś ma szok, no to wszyscy otrzymują obrażenia. Strasznie to jest fajne. No i spróbujmy coś tutaj zrobić przeciwko temu teamowi Jabby. Walczę przeciwko takim na girze 12, więc cóż. I teraz tak, jak widzicie tutaj przeciwnik... Czemu Jabba? Ja chcę Boba Fett ma Corrupted Battle Meditation, więc jak zobaczycie, to zaatakuje dwa razy, tak jak było to w jego uniku zapisane. I zadał ładnie, bo niecałe 50 tysięcy temu Bobie Fecie. No i też widzicie, Ferocity mam 10 staków w tej chwili. O, może lepszym przykładem będzie Bastila, która ma 15 staków Ferocity, więc no straciła defense cały, który ma, i ten Tenacity też dużo, ale za to ma dużo offense i potensy. O, i Deathmark się pojawił akurat na Bobie, bo on chyba jest tutaj jako lider, tylko tak nie do końca. Bo Bush Leia Organa spadła poniżej 50% HP, ma to swoje HP żółte, czyli poniżej 50%. No i pojawił się Deathmark od Darth Revana, więc bardzo duże obrażenia teraz będą na tym Bobie. I już go nie ma, prawda? To całkiem fajnie. O, teraz pojawił się Fear na Jango Fecie, chociaż trochę tak zepsute, bo widać, że na Krysantanie się nie pojawiło, więc może się tym za bardzo nie ma co przejmować, no bo jak padł lider, no to wszyscy powinni ten Fear otrzymać. No oczywiście galaktyczne legendy nie otrzymują Fear, ponieważ mają to w swoim uniku o nazwie Galactic Legend zapisane. Natomiast teraz fajnie od Bastilli weszło, no przeciwnik ma dwa razy Fear, więc chyba cooldowny by mu wzrosły aż dwa, ale mam na tyle offense, że udało się pokonać. No i co, spróbujmy zaatakować pozostałych, czy uda się tę walkę zrobić. No i teraz znowu będzie atak w dwie postacie, no i zostaje tylko Jabba. No Drain oczywiście na nim nie działa ze względu na Unique Galactic Legend, ale sobie specjalnie użyłem, żebyście zobaczyli, że tylko 2000 Jabba otrzymał z Life Drainu. Ale tu już też nie będę się na tym Life Drain zatrzymywał, bo już o Malaku mówiłem w innym filmie. W każdym razie najważniejszy był tutaj Revan i tutaj widzicie, Ferocity ma aż 10 Bastilla Shan. No zobaczmy, za ile Jabby zaatakuje, 40 tysięcy. Jak na to, że na Galaktyczną Legendę to było spoko. Teraz Revan, widzieliście, dwa razy zaatakował. Pierwszy atak za 70 tysięcy, drugi tam za ponad 40, więc można powiedzieć, że im dłużej walka trwa, tym jest dla nas troszkę lepiej, no bo mamy dużo Ferocity i bardzo duże obrażenia po prostu zadajemy, i tutaj aż ten Jabba, mimo że na girze 12, no to udało się moim Sith Empire go pokonać, także spoko. I cóż, to tyle teraz będzie, jeżeli chodzi o Darth Revana. Jeżeli macie jak zwykle jakieś pytania co do Staru z Galaxy of Heroes, no to możecie zadawać je w komentarzach. Jeżeli macie jakąś propozycję co do następnej postaci czy statku, jeżeli chodzi właśnie o serię, jak ta postać działa, no to piszcie w komentarzach. W opisie do tego filmu znajdziecie też link do serwera Discord, gdzie można pogadać z innymi osobami, z innymi Polakami generalnie, którzy też grają w Star Wars Galaxy of Heroes, a tam też sporo przydatnych linków pod ręką. I cóż, tyle teraz i widzimy się w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.